autostrada Wolności A2 na odcinku pomiędzy zjazdami Jordanowo i Torzym. Za moimi plecami bardzo specyficzna konstrukcja metalowa przechodząca nad autostradą. Wygląda jak maszt do podwieszania urządzeń sczytujących informacje z systemu viaTOLL. Jednak jest to most i to specjalnego przeznaczenia, bo dla nietoperzy. Dlaczego dla nich, zapytacie? Takich konstrukcji w naszym województwie jest kilka nad autostradą i nad S3. Mają one za zadanie ratować nietoperze, które tutaj przebywają latem. A pamiętajcie, że zimą w pobliskim międzyrzeckim rejonie umocnionym potrafi zimować nawet 30 tysięcy nietoperzy. One rozlatują się w różnych kierunkach, ale duża część zostaje tu w tej okolicy. I to właśnie nietoperze za sprawą echolokacji mają trafić na tą rynnę z siatki, którą tam u góry nad tą konstrukcją metalową widać. Wszystko chronione jest dodatkowo zielonymi siatkami z oczkami. To też zapora dla nietoperzy. Dzięki echolokacji jest ona nie do przebycia i nietoperze kierują się tam, gdzie powinny. Pytacie, dlaczego nietoperze? O co w nich tak bardzo chodzi? To ja wam powiem tylko jedno. Jeden gacek w ciągu jednego lata zjada 4 kg much i komarów. Ale to już jest zupełnie inna historia.